Różne nieruchomości sprawdzają się różnie w różnych mediach. Niekoniecznie te same techniki w Warszawie sprawdzą się na przykład w Łodzi, czy w Katowicach, czy w Olsztynie. Tak? Na przykład w Warszawie sprawdzą się portale, duże portale, ale na przykład już w Olsztynie dobrze działają jakieś lokalne portale. Także różnie w różnych miejscowościach, różnie to po prostu się robi. Dzień pokazowy w zasadzie służy do tego, żeby uzyskać maksymalną cenę i żeby skrócić czas sprzedaży. Tak? Ma też to taki psychologiczny efekt dla klientów, bo sprowadzamy ich wszystkich na jeden dzień, kolejkujemy ich co załóżmy 30 minut i oni mając świadomość, że jest jeszcze konkurencja oprócz nich, zmusza ich to do podjęcia szybkiej decyzji kupna i złożenia oferty. Często na takim dniu pokazowym, oprócz tego, że klienci nie negocjują ceny, to jeszcze mało tego, składają ofertę wyższą niż ta, która widnieje na ogłoszeniu. I w zasadzie to jest taki główny powód.